Jurka razem z Anią dbała o to, żeby to, co widzieliście, ten cały nasz przekaz w internecie, to tak naprawdę to Jurka z Anią i to one to tak fajnie transmitowały, że mogliście to wszystko widzieć w tak super formie. Za sobą bardzo dziękujemy. Wojtek, też tutaj zapraszam. Pan Wojtek. Mimo tych swoich paru lat, to niestety jeszcze... Zobaczymy, jak Wojtek będzie miał 40. Jeszcze będzie dłużej pukał. Ale no, naprawdę to też no, niesamowitą Wojtek ma umiejętność, więc też naprawdę rewelacyjnie z tym wszystkim pomagał. Nie widzę niestety pani Marta. Jest pani Marta? Jest pani Marta. Martę, bo pani Marta też wcześniej nie brała udziału w żadnym obozu proskosu, w żadnym też wydarzeniu proskosu, ale to jest osoba, bez której tak naprawdę nie wiem, który to był dokładnie dzień, ale wydaje mi się, że któryś jeszcze, jeżeli nie z końcowych dni czerwca, to na pewno z pierwszych dni lipca, kiedy z Marcinem wróciliśmy do pani Marty z jedną sprawą, a tak naprawdę wyszło, że później dziennie pani Marta odbierała 120 telefonów, to jest fakt naprawdę. Pani Marta liczy... 36 od ciebie w ciągu jednego dnia. Statystyki nie kłamią. Więc pani Marta nas ratowała naprawdę milion razy. Z różnych sytuacji też się śmieliśmy, że no, pani, nie ma takich osób w Malborku, których pani Marta nie zna, bo naprawdę była w stanie załatwić wszystko jednym telefonem. I na pewno też no, ona się bardzo przyczyniła do tego, jak to wszystko wyglądało, więc proszę bardzo. Fajne wydarzenie, udało nam się wszystkim razem
tworzyć i też jakby nie patrzeć, to też dzięki Wam, bo to dla Was też to wszystko robiliśmy. Mam nadzieję, że jak już przyjechaliście do Maborka, to bawiliście się dobrze i co, i tak jak Pan Prezes powiedział, zaczęły się jakieś tam przygotowania następnej edycji tej imprezy. To jeszcze trochę czasu będzie potrwa, zanim będziemy wiedzieli, jak to będzie wyglądało, ale... Jak dobrze zagłosujesz, to 15 października będzie gwiazdka. Nie będę komentował. I to chyba tyle, bo też tak naprawdę były dla nas tak wielkie emocje, że powiem szczerze, że z tych 4 dni niewiele pamiętam, bo... Bo emocje naprawdę sięgały zenitu, były te momenty, no, tak jak ta ceremonia i finał, gdzie naprawdę było to fenomenalne, były też te momenty gorsze troszeczkę. Ja co? Ja Michał był gorszy, ale tak jak mówię, no, w tym zespole naprawdę jest tak ogromna energia i dziękujemy Wam bardzo, że tak naprawdę sprawiliście, że to wszystko wypaliło tak jak wypaliło. I jeszcze jedna ważna osoba sieci właśnie, która też powinna stać. Marcin, dawaj te nagrody, bo już ja już liczę się cały. Więc Marcin będzie prosił też o powstanie, bo to jest też... No... Ale to było super. Pana dom to było.
Ale pierwszego dnia, kiedy pojechaliśmy z Marzeną na plac budowy wtedy jeszcze, dostaliśmy plakietkę VIP. Tak sobie pomyślałam, kurde, plakietka VIP, super, nie? A za chwilę, panie Wojtku, a z tym młotkiem tutaj coś tak naprawdę krótko, intensywnie i polecam się na przyszłość. Dziękuję. To był drama wielki, ogromny drama. Prezentować nową kolekcję. To nie jest przypadek na środku. Tak, tak właśnie wyglądamy. Te ciuchy będziecie mogli kupić już niedługo w naszym sklepie. Wyjściowa marynarka, koszula biała, również w sklepie prosto, skarpetki, które znacie. Skarpetki, tylko chcę zwrócić uwagę na jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Dopiero przed chwilą się zorientowałem, że Jaro ubrał jedną skarpetkę na lewą stronę. Gratulacje, Jaro. Jeszcze silna kolekcja, a próbujesz? Bardzo możliwe, że będzie. Ale tak naprawdę chcieliśmy teraz powiedzieć o przyszłości siatkówki, gdyż wiele zmian w siatkówce, nie tylko proskosowej, ale takiej już też prawdziwej, będzie miało miejsce. Tak, dostaliśmy informację z Czecha, który ma takie informacje z władz siatkówki, od władz siatkówki branżowej na świecie, że od przyszłego sezonu będzie możliwość próbowania na palce. Tak, to są naprawdę już dosyć mocne informacje. Dodatkowo też będzie można dotknąć siatki określoną częścią garderoby. Na przykład będzie to daszek czy koszulka, tak? Te błędy już nie będą gwizdane. A poza tym też wprowadzona jest nowa zasada, że zakazany będzie kat szczepa. Tak, to są te zasady, które od przyszłego sezonu będą potencjalnie przypisać kubki pożoje, co oczywiście jest żartem z naszej strony, nic takiego nie będzie miało, dalej nie możemy przyjmować na palce. Natomiast mówimy tutaj o przyszłości, to miały być tutaj przyszłościowe zasady, natomiast właśnie na tym polega nasz wstęp do kolejnej części, którą już widzicie na rzutniku, jest to przyszłość proskosu. I kolejny raz wielkie brawa, Marcin Szachowicz! Po pierwsze tak, na chuj mi ten kat, skoro kurtej i tak go podbija. Dwa, chłopaki na palce można przyjmować cały czas. Oj, tylko dobrze. Chłopa. Tylko trzeba umieć. To wygląda właśnie, tego wygląda na to, że nigdy zastanowiliście, bo taką akcję, co przyjąłeś, chciałeś, żeby było się wydać tylko na dwa z tej piłki. Ja będę mieć jeszcze jedną szponę wtedy. Powiedziałeś, co mówię. Mała korekta, ale sam musiałem. Dzięki. Teraz na serio. O przyszłości. Chciałbym, żebyście zapamiętali jedną ważną rzecz z tego wieczora. Bez was nie ma nas. Zawsze. I to będę powtarzał, to jest na tych tabliczkach, które otrzymali nasi nagrodzeni. Bez ciebie nie ma nas i to będę zawsze przyświęcał. Wszyscy razem tworzymy tą społeczność, wszyscy razem tworzymy ten sport. Niezależnie od tego, kto nim zarządza, my mamy oddolny ruch, który nie chcę brzmieć teraz jak polityk, ale który będzie pracował na dobro tego sportu w Polsce. Jeśli my tego nie zrobimy, to im tego nie zrobi. Więc chciałbym, żebyście mieli tego świadomość, że jesteście dla nas ważni, że wspólnie, czy to są budżety obywatelskie, czy to są wszelkie inne przedsięwzięcia w całym kraju, czy to są nasze przedsięwzięcia, zawsze, że tak powiem, jak powiedział kiedyś Stefan Antiga, wszystkie ręce na pokład i tworzymy to wspólnie. Chciałbym, żebyście mieli tego świadomość, proszę was, pamiętajcie o tym zawsze. Co do planów proskosu i na piachu. Nie będę tutaj, ponieważ nam się przedłużyło troszeczkę, nie będę tutaj zdradzał wielu szczegółów. Wiem, że będziemy wprowadzać nowe rzeczy, na przykład takie, czyli uchwyt na szwedzkim.
ten sprayer kupy prosto z Beach Store, który oczywiście... Także jeśli nawet coś obiecujemy albo zapowiadamy jakiekolwiek rzeczy, wiedzcie, że nad tym pracujemy. Wyszła nam książka, której jeszcze w ogóle nie wiecie, my jej nie napisaliśmy, ale jest to bardzo fajny projekt, na którym będziemy, już teraz mogę wam powiedzieć, jesteśmy kameraną grubą. Pracujemy nad tym wspólnie. Będzie książka o siatkówce plażowej. Będą kolejne filmiki szkoleniowe, które nakręcaliśmy od kwietnia i które chcemy wam po prostu pokazać. Kompleksowo staramy się tutaj prezentować szkolenie w siatkówce plażowej i to będzie miało miejsce już niedługo. Nie chcę teraz rzucać terminami kiedy, bo różnie nam to się tutaj składa. Czasami ja remontuję w dzień, czasami montuję w 6 miesięcy. Na przykład vloga z Villa Via Cuyoza z kwietnia do tego nie zobaczymy. Więc wiecie, z tymi terminami bywa różnie, tak jak powiedziałem, mamy sporo planów co do proskosu, nowe lokalizacje na kampy, nowe miasta, które mają wejść w skład naszej Akademii. Wrocław oczywiście jest priorytetem największego kozłosowia tutaj, to oczywiście musiałem to powiedzieć. Chciałbym, żebyście wiedzieli, że my pracujemy, mimo że ostatnio znamy sobie sprawę, że cała nasza ekipa, która pracuje nad różnymi przedsięwzięciami jest w różnych miastach, bo Jaro jest w Opolu, Peter jest we Wrocławiu, Kanty jest wszędzie. Mój brat jest w Katowicach, ja jestem studiował w Poznaniu. Mocna ekipa polskosowa jest we Wrocławiu, więc tak naprawdę Janek jest w Krakowie. Trudno się tym wszystkim zarządzać, trudno się to wszystko organizuje online. Moim marzeniem jest, naprawdę, jakbym miał pieniądze, gdybym miał, to bym pierwsze co zrobił, bym wynajął biuro albo kupił biuro i zatrudnił tych wszystkich ludzi. Naprawdę. Oni są niesamowici. Czekamy. Ja też. Mam nadzieję, że kiedyś to się wydarzy, ponieważ praca w tym zespole to jest naprawdę moje marzenie. Mam mało marzeń, większość to są plany. Plany często realizuję. Byłem na Fidżi, byłem w Nowej Zelandii i ktoś miał pytać, czy chciałbym coś jeszcze w życiu zrobić, to jakbym miał, przepraszam, to miał umrzeć jutro, to serio, ja jestem człowiekiem szczęśliwym. Wszystko, co chciałem, to zrobiłem. Podróżowałem, zrobiłem World Tour, mam super kobietę, mam super rodzinę kochającą mnie, więc naprawdę nie potrzeba więcej, mam przyjaciół takich jak wy. Na Biaku.pl kupiliśmy pół roku temu. Wcześniej ekipa, która to miała, zrobiła też genialną robotę. My chcemy to rozwijać. Chcemy zrobić tego porta wszystkich sportów plażowych, żeby newsy wychodziły na bieżąco, żebyście mieli swój program, żebyście mieli konto plażowicze, żebyście wszyscy żyli tym, jak plażowym Facebookiem. Wiem, że teraz era social media i tak dalej zabija nasz czas i w ogóle, ale chcemy stworzyć z tego platformę, która będzie przyjazna dla was, dla prostkosowiczów, dla plażowiczów, która będzie się rozwijała razem z wami, żebyście mogli tam zdobyć rzeczy, które wam pomogą w tym rozwoju plażowym, ale nie tylko. Także tyle z naszej strony. Wiecie, że zawsze pracujemy, zawsze robimy dużo, żeby ten sport się rozwijał. I zawsze będziemy robić to z wami. Pamiętajcie, bez was nie ma nas. Dzięki. Powiem jeszcze, skoro wspomniałeś o Wrocławiu, to jest też fajny taki moment, żeby podkreślić faktycznie tę grupę ludzi, która jest z Wrocławia, bo naprawdę bardzo dużo ludzi tutaj przyjechało z Wrocławia, sam jestem z Wrocławia i to jest kapitalne miasto i cały czas próbujemy z tą siatkówką plażową w Wrocławiu, żeby to rozwijać, ten projekt, szczególnie pod kątem hali zimowej, żebyśmy mieli takie obiekty w ogóle w Polsce, żeby takie obiekty powstawały. Natomiast jeśli jesteśmy przy Wrocławiu, to jest tu z nami taka szczególna dwójka ludzi. Bardzo sympatyczni ludzie, bardzo ich lubię prywatnie. Są kapitalną parą, czyli już coraz więcej szczegółów mamy, więc za powolutku będzie się domyślać. Co tu jeszcze więcej mogę dodać? Może ja też chcesz też dodać o tej parze. To jest para małżeńska. Są znani z nienagannego uśmiechu. Przebiegnie, od ucha do ucha. Błyszczący, po prostu są wzorem uśmiechu. Wszystkie zęby. Nie tylko takiego, wiecie, fizycznego, że zęby piękne i tak dalej, ale tego uśmiechu też radości życia. Z tego też są znani. Chyba myślę, że możemy już w tej chwili uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć, że już za chwilę zostaną tutaj wyróżnieni, nagrodzeni nasi serdeczni przyjaciele, czyli Michał i Natalia Czarnecka.
Dobrze, tu jest jeszcze takie sprostowanie małe, o co chodzi w tej kategorii, co to za kategoria, możecie się tylko domyślić, ja już podpowiem, ta kategoria to największa ilość owoców. Tak to mówię, od początku do końca razem z prostosem. Więc ja mam wrażenie, że ty o tym nie wiesz, ale
już wiesz, że wczoraj, mają dwa koty. Mają dwa koty. Tak, trzeba. Czekaj, czy to jest jedna z tych osób przypadkiem jest yoga masterką, majsterem i miss yoga. Miss yoga. Tak, tak. Tak więc kategoria, która jest też dosyć jednakowa, też są to ludzie, gdzie u nich w szafie dominuje tylko jedna marka. Oni nie mają ciuchów zimowych. Oni nie mają ciuchów zimowych i mają tylko ciuchy proskosu. W zimie są termy koryta, można chodzić. Nawet nie mają innych już, muszą chodzić tylko w ciuchy. Tylko. Sami zaraz zobaczycie, są cali w ciuchach z proskosu. Czyli co, udamy o tajemnicy? Tak, zapraszamy. Asię i Marka! Ta nagroda nie tylko za te ciuchy, ale tego robię dzięki, że jesteście z nami, bo też często jesteście na obozy. Asia jest instruktorką jogi i stretchingu, także to nie tylko za ciuchy, panowie. Bardzo podkreślić. Jeszcze raz dziękuję. Skończyłam dziennikarstwo, gdzieś tam te mikrofony zawsze w moim życiu się pojawiły.
pojawiały, nie pracuję w dziennikarstwie, dlatego też trochę się teraz nie ukryłam tego. Ale to są chłopacy, którzy na co dzień zajmują się innymi rzeczami, a za każdym razem jak wchodzą na scenę, to po prostu mi szczęka opada. I cieszę się, że najbliższa osoba mi w życiu, czyli Marcin, może pracować z takimi ludźmi. Myślę, że należą mi się owacje na stojąco, więc proszę wstańmy. Zapraszamy organizator plaży przyjętej przygotowania amatorskiego.
uważam, że ta gala jest tak piękna, to jest tak niesamowite, w ogóle czego się nie spodziewałem. Chcę powiedzieć jedną rzecz. Również tak samo jak Marcin próbuje jakoś tak promować siatkówkę branżową w Polsce. To nie jest sport tak jak piłka nożna, jak formuła, koszykówka czy siatkówka halowa. My jesteśmy taką małą grupą w skali kraju i próbujemy robić wszystko, żeby ten sport stał się atrakcyjny dla wszystkich. Jeździmy nad morza, nad jeziora, widzimy piękne boiska, które często są puste. Gdzie nas kusić, tak naprawdę tam wyjść i pograć. Ale no, nie każdy ma odwagę, nie każdy ma chęć do tego. Natomiast w moim sercu czuję, że Marcin wywołał taką falę w naszym kraju, że nie musisz być siatkarzem, nie musisz mieć pochodzenia, nie wiem, z SNS-u, z jakiejś szkoły. Możesz być zwykłym człowiekiem, amatorem, ale Marcin otworzył dla nas obozy w tym kraju, gdzie możesz przyjść, próbować, nauczyć się grać. I to jest, uważam, coś tak niezwyczajnego, że nie wiem, no, nikt do tej pory się na to nie odważył. Jedyny Marcin ze swoim rozkosem i tą grupą ludzi, którzy wyszli do ludzi, takich zwykłych jak my, pokazując, słuchajcie, a nie musicie być profesjonalistami, chodźcie z nami poodbijać. Zatrudnił trenerów, zatrudnił ludzi. I widzimy, śledzimy, kto polubił proskos na Facebooku, widzi, jak to z roku na rok się rozwija. Mamy turnieje, mamy obozy, mamy gadżety, już w różnych kolorach teraz. Następne rolety streamy. Ja też organizuję turniej, wiem, jak to jest ważne. Wiem, że siatkówka plażowa nigdy nie będzie piłką nożną, ale dzięki Marcinowi my, amatorzy, zawsze będziemy mieli szansę, żeby potrenować, żeby podnieść nasze umiejętności. Nie będziemy musieli szukać nie wiadomo gdzie, albo nie będziemy musieli sobie mówić, a nie dam rady, nie mam gdzie, nie ma takiej szkoły. Także jeszcze jedna rzecz. Marcin do swojego projektu zatrudnił ludzi, którzy są tu z serca, którzy nie są tu dla pieniędzy, którzy nie są tu dla sukcesu, dla kariery. Nawet ta sala. W każdym razie dziękuję Marcinowi, dziękuję wszystkim ludziom, którzy są tu w serca, którzy robią to dla pasji, którzy robią to po to, żeby siatkówka plażowa nie była sportem numer 10 w Polsce, a może numer 5, 6, to i tak będzie sukces. Także wielkie brawa dla całej grupy, dla was wszystkich. Dziękuję. Już zakończenie naszej uroczystości, ale na zakończenie mamy dla was jedną ostatnią wspaniałą niespodziankę. Kilka osób z pięknego miasta na wsi, czyli Wrocławia, przygotowało dla was niespodziankę. Mogę wam udowodnić takiej tajemnicy, jak to wszystko wyglądało, gdyż są to osoby niespodziane do końca z tym, co wam pokażę teraz. Dlatego to będzie dla nich jednocześnie debiut, a także ogromne wyzwanie. Ogromne wyzwanie, aby zaprezentować wam 2 miesiące pracy. Wiele, wiele, wiele godzin prób. Poczekamy, ja to muszę przedłużać, żeby mieli czas na wyzwanie. Nie zawsze umiem szyć. Tak więc już są pierwsze gadżety. Piotrek już... To jest bardzo ciekawe, gdyż oni stworzyli informację, która posiada nawet nazwę. Mogę zdradzić, że nazwa to jest zapożyczenie albo inspiracja, ale Piotrek mówi,
że będą to oni byli pierwsi. Że ci, co są z nami, z tego to nie, że to wszystko zrobili od nich. Tak naprawdę nazwa tego zespołu to jest Balls and Roses. Czyli to myślę, że kto zgadnie lubi nazwę. Ja czuję troszkę inaczej, przynajmniej zacząłem się z tą nazwą, która mi po raz pierwszy pokazał, ale to jest już osobna historia, którą mam opowiedzieć za kulisami. Piotrze? Nie mam co mówić. Thank you.
Pan mówi.